Witam wszystkich. Krótki odcinek tłumaczący, na czym polega praca Mausera i jak to jest zrobione. A więc tak, zacznijmy od tego, że zbieram wodę z rynku. Przepraszam, że nie widać aż tak dobrze, ale akurat słońce wschodzi i jest słabo widoczne. Czyli tak. Woda jest łapana z płaskiego daszku, gdzie spad został ustawiony na Mauser. Spad jest tak sprytnie ustawiony, że jak czasem mi się zapomni napełniać przy napełnianiu rynny, to woda sięga gdzieś, może będzie widać, gdzieś mniej więcej dekla. Jeżeli przez dłuższy czas woda będzie dalej leciała, po prostu zacznie uciekać do spustu, który się znajduje tutaj. Czyli de facto ze studni będę pompował wodę do kanalizacji, ale dzięki temu dziwnemu zastosowaniu można powiedzieć, nie przeleję Mausera, bo tutaj mam jednak skrzynkę elektryczną. Skrzynka elektryczna nie jest odporna na wodę. Jak to zawsze, prowizorka, która już trwa dość długo, ale działa, więc jak to się mówi, na razie tego nie zmieniałem. Czyli tak, przejdźmy do podłączenia. Ten przewód przychodzi ze studni. Jest otwarty zawór i tu jest bezpośrednio pociągnięte tym wężem do wyjścia z Mausera. Dlaczego akurat tak na wprost? Prędzej miałem ten wąż podłączony tu i było tak, że wolało pchać do, przez ten wąż, co tutaj idzie, wolało pchać przez te boczne węże, co idą do rynny. Czyli na przykład Mauser nie był jeszcze pełny, a pchało już do rynny. Czyli jak to się mówi, taka mała różnica i się dużo zmienia. Tak samo mam tutaj dorzucone dodatkowe zawory, bo nieraz chce się gdzieś nalać wody albo coś i to po prostu pomaga. No i połączenie slutowane, z racji, że po prostu miałem takie złączki i pozwoliło mi to zastosowanie różnych średnic przyłączy. Bo takie miałem przyłącza, no to trzeba było wykorzystać to, co się ma. Czyli tak, wiemy, że stąd wchodzi, to idzie do Mausera. W Mauserze już mamy wodę nalaną, dolewałem przez kilka dni. Już mamy ponad 700 litrów. W Mauserze jest pompa. Później wrzucę zdjęcie, jak ona wygląda. I z pompy idzie sobie wąż. Tutaj jest manometr. Mam to ustawione mniej więcej na ciśnienie nominalne. No i tam widać taki presostat. Jest normalnie presostat z kompresora, by iść po kosztach. Tylko że ktoś na pewno się spyta, przecież presostat z kompresora nie jest przystosowany do wody. Ma rację. Dlatego tutaj jest taka długa, długa pętla chudziutkiej 4-milimetrowej rurki pneumatycznej, przez co po prostu ta woda nie ma fizycznie jak się teoretycznie dostać do presostatu. Bo zawsze będzie ta woda nie chciała się wymieszać z powietrzem, no i ten presostat po prostu powinien być ściskany przez powietrze, a nie przez wodę. No i dobrze. Mamy wyjście z pompy, manometr do oględzin, czy wszystko jest ok. Presostat zabezpieczający, jakby na przykład pozamykałem wszystkie zawory w trakcie użytkowania. Mamy filtr. Z racji, że używam węży nawadniające, nie chcę, żeby tam się dostał jakiś większy syf. No i dlatego jest filtr. Zaraz pokażę, jak go będę zakładał i uruchamiał. Mam nadzieję, że nic nie rozerwie. Jak widać, filtr po poprzednim sezonie jeszcze jest zabrudzony.
No ale tragedii nie ma. No niestety też korpus jest zabrudzony, a sam filtr leżał w słońcu, dlatego go zjadło troszeczkę. I tutaj mam używany, jak to zawsze, skraptech, używany zawór membranowy, bo może to nie będzie tak widać, ale spróbuję pokazać. Na jednej wysokości mam ogród, czyli Mauser jest mniej więcej tak zrobiony, że grawitacyjnie jestem w stanie podlewać. W nagłych przypadkach po prostu mogę się podłączyć na przykład do tego przewodu, bo wszystko mam na szybko złączkach, otworzyć i mogę sobie nalewać bez używania pompy. Czyli to jest takie zabezpieczenie w razie W. Nie ma prądu, chcę coś podlać, użyć wody, zawsze mogę się podłączyć do manualnego zaworu. No tutaj mam zostawione troszeczkę przewodu zawsze, żeby to naciągnąć. Jak mi się uda, to wrzucę zdjęcia z budowy tego stojaka pod ten Mauser. Tak samo skraptek, widać, że słupki ogrodzeniowe, jakieś rurki z starej instalacji wodnej. No, coś się znalazło, to było. Jedynie tutaj ten środkowy zastrzał jest z pręta zbrojeniowego. No to było akurat nowe. A tak wszystko używka. Dobra, to ja biorę się za składanie. Ustawiam kamerę i spróbujemy ciąg dalszy zrobić całego przedstawienia, na czym to polega. Dobrze, a więc odpalamy, jak to się mówi, Mauser, wsadzamy do prądu i będę starał się złapać, jak szybko się to pokaże w sieci. Jeszcze nie jest wsadzone. Patrzmy, jak szybko złapię, że jest w sieci. No jeszcze nie zaktualizowało. O, od razu włączyło i wyłączyło, czyli zrobiło test. Dobra, świeci, nie wybuchło, jest git, na razie wszystko działa. Daję telefonik na statyw, przepraszam, że tak ruszam, ale chcę to zrobić z jednego ujęcia. Okej, mamy to i teraz tak, teoretycznie mam zaślepione wyjście, więc ciśnienie powinno rosnąć. Z tego, co sobie przypomniałem, to na 4 bar powinno być. Dobra, to czas start i lecimy z tematem. Tylko że pompa nie ruszyła. Czemu pompa nie ruszyła? To jest dobre pytanie. Stawiam na wpływaki albo po prostu coś z pompą jest nie tak. Zaraz sprawdzę i spróbujemy ciąg dalszy. Podejście numer 2 i nic się nie dzieje. Dobra, będzie czas zweryfikować. I podejście 3, dźwigłem i obniżyłem pompę. Teoretycznie wszystko powinno działać. O. Tylko że chyba pompę złapało. Bo słychać, że zawór działa, ale nic nie pompuje i słychać buczenie pompy. Czyli prawdopodobnie pompę złapało. I ten sezon nie dał rady. Może, że spróbujemy najpierw tak. Pompę złapało. Czyli będę musiał wyciągnąć pompę i ją wyczyścić. Rozruszać, jak to się mówi. Może jak ruszy, to już powinno być git. Dobra, to była część trzecia.
Zawsze jeszcze taki mała ciekawostka, zawsze buduję wszystko tak, żeby można było to samemu obsługiwać, czyli sam Mauser sam wrzucałem na ten stojak, sam wróciłem ten stojak tak tam i też on jest tak zbudowany, że można po nim wejść, czyli jak to się mówi, bez większego problemu umie się dostać do góry. Tak mam górę rozwiązaną, mam porobione w desce dziurki, a w samej desce jest wycięty taki okrąg, by się działo na deklu. No nie wygląda to apetycznie, no ale z glonami ciężko walczyć. Dobra, biorę się za wyciąganie pompy. Okej, pompa wyciągnięta, nie wygląda to zbyt apetycznie, no ale muszę teraz to rozkręcić i spróbować rozruszać wirnik. Zaraz wracam do Was. Jak widać, pompa jest wyciągnięta. Ja sobie tutaj podłączyłem bezpośrednio do układu. To jest niby zabezpieczenie pompy. Nawet tego nie wspominam, bo to takie jest zabezpieczenie, że pompa by dawno się wyjarała, ale to jest przejście powiedzmy z 230 na 3 fazy przez kondensator. Po prostu tam jest silnik trójfazowy, a mamy jedną fazę, dlatego tam jest kondensator. Super dupna skrzynka, a tam praktycznie nic nie ma. Mniejsza. Podłączyłem swój pedał rozruchowy. No i będziemy próbować, co się będzie działo. Powinno być słychać, co się dzieje. Słychać, że pompa jakby chciała ruszyć, ale się nic nie rusza. Czyli pompę złapało, albo się spaliła. Bo mi też wyrzuciło różnicówkę na instalacji fotowoltaicznej. Gdzieś coś z tą pompą jest nie tak. Czyli jednak muszę to rozebrać, drobny mak. Dobra, wracam za chwilę. Dobrze, mamy pompę wyciągniętą. Spróbujemy to jeszcze raz na dole. Nie słychać, żeby chciała ruszyć. Spróbujemy jeszcze raz. Dobra, trzeba to rozkopać. No dobra. Z racji, że pompa się teraz namacza wynalazkiem naszym patriotycznym z dopisem 40, nie chcę robić pseudoreklamy, trzeba dać temu czas tak z 2-3 dni, niż to naciągnie, no to muszę uzupełnić zbiorniki wodne na ogrodzie, ale de facto nie chcę tego robić w ten sposób, bo dużo syfu pociągnie, będę musiał długo płukać instalację, ale trudno. Dobrze, to co? Odkręcimy sobie tu. Nie wiem, czy było słychać, że leci woda, ale powinno. Dobra. Idę do drugiego końca i zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej działa grawitacyjnie. No i dobrze, jesteśmy na drugim końcu węża. Powinno coś lecieć. Tylko, że niestety grawitacja jest powolna i to troszkę potrwa niż to tutaj. Leci, tu już mam naszykowane węże na rozłożenie. Tu mam dwa zbiorniczki. One są mniej więcej tak pod solar trackerem, że jak jest odpowiedni kąt, to praktycznie do nich leci, choćby musiał je przesunąć tak z 20 cm w stronę słupa. Tutaj już prędzej niż wszystko wyrosło, są naciągnięte węże nawadniające, ale to jeszcze będzie trzeba poprawić, jak będzie w końcu woda. Tutaj zobaczmy, czy coś się pokazało. Nic. Dobra, wrócę do Was, jak coś zacznie cieknąć. No i chwilka minęła i mamy pierwszą wodę. W międzyczasie jeszcze uruchomiłem sobie pompę ze studni, żeby troszeczkę zwiększyć ciśnienie, jakby to od strony przyłącza, ale coś już leci.
Teraz trzeba cierpliwie czekać i liczyć na to, że się coś napompuje. No jest mała różnica ciśnień, bo to musi tutaj jeszcze przez ten brzeg przebić się ta woda, ale leci. Jak to się mówi, na właśnie taki wypadek idzie się jakoś sztucznie podratować. Dobra. Ciąg dalszy nastąpi. Jak to widać, rozdzielacz jest i sobie leci aż tutaj. Dobra. Niech se leci, a ja się szykuję pomału do roboty. Na razie, hej.